Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Na samym początku robimy misję. Omamić? A, dobra, w taki sposób. Tu musimy wejść. Dobra, wiecie co, ja bym zrobił o tam. I ona powinna tam pójść. Dokładnie, i teraz ja mogę... Tak. Teraz ja mogę wejść. Alohomora. Chyba. Dobra, czyli jak to robiliśmy? Tak. O, było. Dobra, w taki sposób trzeba to otwierać. To nie jest jakoś skomplikowane, tylko trzeba to dobrze robić. I ona powinna chyba zauważyć to, co? Jak nic to zauważy. Mój drogi Abrahamie, na pewno zachwyci cię wieść, że tutejsze dzieci zaczęły grać w gargulki na ulicy tuż przed oknem twojego gabinetu. Trzeba przyznać, że to rozczulające. Zauważyłam, że najmłodsza dziewczynka nie miała własnych gargulków, więc pożyczyłam jej twoje. Wiedziałam, że nic nie będziesz mieć przeciwko. Mam nadzieję, że w zamku wszystko dobrze się układa. Użyło mi nawet, że dotarłeś bezpiecznie. Ta straszna historia z tym dżentelmenem z ministerstwa naprawdę podróżował z Eleazarem? Jakimś uczniem, to po prostu okropne. Napisz, gdy tylko znajdziesz chwilę. Najbardziej jestem ciekawa opowieści z tegorocznego kortu przywoływaczy. Twoje uczniowie są w ciebie wpatrzeni jak w obrazek najdroższy, kochająca M. Ciekawe. Rękawice zapaśnicze? No dobra. Tylko czekajcie, czy tu nie ma jakiegoś tajnego przejścia czegoś? Nie. To Hogwarts Legacy, możesz się spodziewać wszystkiego. A gdybym zrobił... w ten sposób? Super. Aha, bo ja nie mam tu iść. Czyli chyba mam wyjść jeszcze wyżej. Czekajcie. Nikogo nie ma w pobliżu. Strona jest na razie nieistotna. Profesor Weasley tu jest? O kurde, i Sharp. We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Arcanite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You see that every year, Matilda. Nie, zostaw. Nie widzisz mnie. Teraz robimy tak. Pyk. Usłyszeli to? Usłyszeli. Is someone there? Nie. Wydaje się. No business being in the faculty tower. Kurde. Ich trzeba, bo... Inaczej powiem. Jak mamy... Za nimi są drzwi. To jest od nowa? Cała misja? Przynajmniej to jest otwarte. Dobra, więc tam już nie idziemy. Czy ja mam jakieś zakręcie, które mogłoby mi pomóc? No niekoniecznie. Przynajmniej nie w tym momencie. Teraz tak. Po prostu chodzi mi o to, że... Dobra, już do niej nie idę. No tam nic nie ma ciekawego, tylko rękawiczki słabsze od moich. Chyba, że ja je w ogóle mam. Albo się cała misja zresetowała i ich nie ma. Nie, nie resetuje się misja. Znaczy, tam nawet nie idę.
W sensie misja się resetuje, ale nie rzeczy, które dostaliśmy. Bo... Revelio. A gdzie oni są? Ty, gdzie oni są? A, bo to jest zamek poziom 3. A najbardziej mnie martwi, gdzie ta dwójka zniknęła. Nie chcę naprawdę zostać przez nich zauważonym w tej próbie. Revelio. Dlatego cały czas robię Revelio. Jest ktoś. This must be the prefect's bathroom. Czyli teraz tak. Na razie tak kręcimy. O! To się zacznie obkręcać. I otwarte. Dobra, to jest serio proste. Tylko trzeba się tego nauczyć. Dobra, wchodź szybko. O kur... O kurde. Chyba mnie nie zobaczą. Dziękuję. A nade mną jest. Zapominam, że możemy biegać. Nie! Wiecie co? Nie chcę ryzykować zbytnio, więc może kiedy indziej po prostu tu przyjdziemy to zlutować, dobrze? Tam są ludzie, ale tu ich nie ma. Przejdziemy tu. To jest cześcik, a jak do niego dojść? Na razie to nieistotne. Okej, okay, strona. Fontanna z jednorożcem. Tam jest też fontanna z jednorożcem, nadaje Petru w skrzydle szpitalnym Hogwartu poczucie spokoju, pogody ducha. To może inaczej zrobimy. Tak zrobimy. Słyszeli to? Słyszał kto? Ktoś. Nie zobaczysz mnie tu. Świetnie. Hekat, o kurde. To może być. Nic. Nic nie słyszałaś, głucha jesteś. Nie tu! No dobra, złapali mnie. Nie, bo ja chciałem po prostu strzelić. Wiecie co? Patrzcie. Chciałem tam strzelić. I jedna z nich wyszła i ja chciałem za tym parawanem. Obydwie idą, super. Żeby mnie ty nie zauważyły. Nice. Już tu sprintem. Chciałem strzelić, żeby tam znowu poszły. Moje? I póki ich nie ma, zbieram wszystko, co się tylko da. Drużyna... Dyżurna uzdrowicielka... Imię pacjenta... Zredagowano na polecenie profesora Blacka. Uwagi. Pacjent doznał urazu podczas meczu Quidditch, ale w mojej profesjonalnej opinii zredagowano na polecenie profesora Blacka. Trudno uznać za prawdziwy uraz. W zasadzie największego urazu doznałam ja. Chyba jeszcze nigdy w życiu tak mocno nie wywróciłam uczami. To zaskakujące, że w ogóle jestem w stanie sporządzić tę notatkę. To niewiarygodne, czy też tak raczej karygodne, ale dyrektor chce teraz zabronić Quidditcha. A to wszystko dlatego, że czystej krwi sobie... Okej, choć znajdował się daleko od znicza.
Jak przycinałem dyrektora, usłyszałam zdumiewające. Dobra, czyli jeden z nich, ten chyba, to jest ten chłop, co doznał urazu na meczu Quidditcha, przez co nie ma Quidditcha. Teraz. Gdzie one są konkretnie? Co, one znikły? Czarodziejsko? Ona jest tam. Ale ona się zbugowała. Kurde. No to robimy to w taki sposób. Tak. Nie ten! Kurde, nie ten. Nie zobaczysz mnie tu. Dziękuję ci. Dobra, już teraz dzida do niego. Już nawet nie szukam czegoś do zbierania, po prostu dzida do tego woźnego. Naprawdę, już nawet nie szukam jakichś skarbów czy czegokolwiek, bo nie chcę ryzykować. Tylko wezmę sobie stronę. Skorupia żółwia wysadzona klejnotami. Wielu uważa, że to jest skorupa ognistego kraba z wysp Fidżi. Jednakże osoby znające się na rzeczy przysięgają, że jest to wysadzona klejnotami skorupa żółwia. Słynna przez szalonego czarodzieja w pobliżu Wersalu. Po tym jak jego pałac napadły niuchacze, olśniewająca skorupa została zabrana, a po latach odnalazł ją profesor Hogwartu na wakacjach w Ardenach. Ciekawe. Ty idź tam. Ty idziesz tam? Revelio. Ej, bo on średnio tam chce iść. Nie zobaczysz mnie z tym. Zostaw mnie. Poziom drugi. Czyli on mnie może nauczyć tych wszystkich poziomów, alohomory, super. Biegnij. Nice. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. A ja wstałem, że im większy poziom alohomory, tym cięższe otwieranie zamków, tak? Rancorous Carp to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. No dobra, pomogę. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have no i to jest najważniejsze, że możesz, kochaniutki, coś zaoferować za moją pomoc. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Dobra. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Jest super. Ile jest tych posągów? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you. If you were to ever unravel them, even. Czuję, że to może być coś ważnego. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Dara. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. W porze. Czyli po prostu w nocy mam się za nimi rozglądać. No okej. Okay. Na początku może Revelio mi coś pokaże? Jakiś tu obok, gdzieś, coś? Po coś? Chyba nie. I teraz nowa misja, oczywiście. You might stop by the three broomsticks when you can. Oh. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. W końcu mamy też Cebusia. So I look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Dobrze mi służy. Liczę, że mnie nauczysz więcej. I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. O! Co, mowa o nauce o zwierzętach? My uncle Roland
yourself with worry. Could you meet me in the courtyard? Revelio. Dużo nowych misji. Teraz tak. Misje. Na samym początku pójdę do Smyka. Bo obstawiam, że będzie to... Smyk chce ci pokazać, jak używać kapsakwy do ratowania magicznych zwierząt. No właśnie. To obstawiam, że będzie najszybsze, więc po prostu to robię. Śledź misję. Nie mogę jakoś podlecieć. Chyba nie mogę. 16 poziom mam. Fajnie. I talent najpierw. Czekajcie, najpierw talent. Talenty. Czarnomagia. Coś. Wiesz, na klątwę. Efekty klątwy utrzymują się na przeciwniku przez dłuższy czas. Więc tego na razie nie. Zaklęcia zwykłe. Co jeszcze? Accio nie. Leviosa nie. Descendo. Glacius. Podstawowe. O kurde, całe drzewo. Wiedza zaklęć 3. Czekaj, co? Przy czym dodano nowy zestaw zaklęć? W jakim sensie? A, że mam cały zestaw przygotowany. To nie, myślałem, że nowe zaklęcia. Revelio, nie. Nie. Protego nie używam w ogóle. Co za tym idzie, drętwoty nie używam w ogóle. Czekajcie, jeszcze raz. Wiedza zaklęć. Co to mówi? Nie, to też po prostu te podkradanie się. Mhm. Na razie zostawię ten talent. Jeszcze muszę przemyśleć, na co go wydać. No dobra, na samym początku lecimy do Smyka. Żałuję tylko, że na terenie Hogwartu nie mogę latać miotło. W sensie, no to jest oczywiste, nie? Ale byłoby trochę szybciej, tak. A i już zaklęcie Kameleona będzie mi zbędne, więc wezmę to. Czyli co, czy jak powiedzmy spotkam jakieś magiczne stworzenie, to będę mógł je sobie w cudzysłowie rzecz jasna zniewolić? To by było fajne, jakbym znalazł smoka i go oswoił, albo miał smocze jajo. Może to będzie właśnie w tym klejszponie. W sensie, nie wiem nawet, czy smoki są możliwe do hodowli tutaj, ale szczerze, to jest taki fajny pomysł, że obstawiam, że tak. Może w klejszponie będą właśnie żywe stworzenia tego typu. Nie tylko jakieś rzeczy z stworzeń. Co by też tłumaczyło, dlaczego nie mogłem tak szybko wejść do tego klejszpona. Chociaż też nie wiem, czy te smoki... bo nie pamiętam po prostu, od kiedy hodowla smoków jest zakazana. To było powiedziane, ale nie pamiętam od którego roku i nie pamiętam, który jest rok teraz. Bo jak jeszcze nie jest zakazana, to bardzo możliwe, że w tym klejszponie właśnie są te... powiedzmy jaja smoków, czy coś w tym guście. Super. No i słuchamy, Smyku. Pokazuj mi, jak to mam mieć Deke. Dla tych stworzeń. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Mm-hmm. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking.
You see? The room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Mam nadzieję, że nauka nie będzie za długa. No chciałbym jeszcze coś zrobić w tym odcinku. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Dobra, czyli idziemy od razu. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Kto nie lubi wycieczek, wiesz? To może nam pozwoli coś fajnego, ale na przykład bazyliszek. Jezus, jakby bazyliszek był w tej grze. Komnata tajemnic już istnieje. Właściwie. Przecież. A nasty poacher. Mm-hmm. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one. A, to te łapki są do łapania magicznych stworzeń. Wszystko jasne. I to jest w ogóle obok chyba Hogsmeade. Pufek. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskins nearby. It will be nice to keep them safe. Myślałem, że coś fajniejszego, ale pufki też nie są złe. Direct the open knapsack toward the puffskin and in it'll go. All right. Nie brzmi to skomplikowanie. A mogę jakiegoś zgładzić? Nie chcę ryzykować, bo lubię te pufki. No to weźmy zamiast tego na razie. Chodź, pufku. Nie uciekniesz. Moje. No i super. Czyli teraz... Nie, czyli teraz po prostu mam je u siebie. Może będę mógł je sprzedawać? I managed to rescue a puffskin. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskins and... Well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safe. Ile pomieści sakwa? Pytanie, ile ona pomieści? Not all beasts will be as simple to rescue as a puffskin. Deke suggests you next find a beast that can... No dobra. To takiego obstałem, że trzeba go unieszkodliwić najpierw, w sensie zamrozić czy coś. Some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must go. Skoro widziałeś smyku kłusowników, to oczywiście będziemy z nimi walczyć klasycznie. No dobra, to od razu jestem gotowy. Halo. No kurde, no. Znikł. Dobra. Obstawiam, że będziemy musieli... jak latają, to sam, że będę musiał je zamrozić. To ciśniemy. Ta półka na razie jednego mam, mi starczy. Szkoda tylko, że te miotły są szybsze, jak są niżej. Bo często po prostu wysoko latam z przyzwyczajenia. Nie, bez tej miotły to ja bym tu biegł 20 minut. Teraz to... Wleciałem w 40 sekund. Siema. Should we continue? Oh, good. Deke was worried about you. What with all the poachers. Nie zauważyłem ani jednego, ale wiesz. We should work quickly. The Jobbernauls are just here. Co, tutaj dosłownie? To co widzę za to? Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Czyli nie używamy Glaciusa. Jak to było pracować dla kusownika? Jakieś wskazówki też do ratowania nie... Do you have any advice on how I can rescue? Wolę mieć wskazówki jakieś. Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help. No tak, bo je podnosisz, no to jest oczywiste. A Glaciusz nie? The next time you encounter a small or otherwise elusive beast. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. No dobra, już się wypytamy o wszystko. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts or to Deke. He saw beasts only as a source of income.
to be used for potion ingredients and labor and... Deke will not say more. Dobra, nie będę cię zmuszać. To be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. No dobra, to spróbuję go uratować. Good luck. Deke will be waiting. Dobra, czyli zmiana strategii, bierzemy... Przepraszam. Levioso. A, to samo nie. A woda! Teraz tak, już widzę, że... żeście uciekli. Chodź! Chodź, chodź. No i ciebie mamy i klasa na koniec. Mogę jeszcze jednego? Chodź tu. Kurde, za daleko. O, siema. Ciebie złapię. Co się uratuje, ale... No. Już mam 3 zwierzęta. Czyli już rozumiem, że mi się to nie przyda, czyli bierzemy z powrotem moje zaklęcia, chyba że jeszcze mamy jakąś misję. Tam widziałem coś czerwonego. Może to ci kusownicy? A ty czytasz? Co ty konkretnie czytasz? Nie widzę. I rescued a Jobinol. Deke hopes your Jobinol finds the knapsack nice and cozy. Też mam taką nadzieję. And are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of moon cows. Luna Bale. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. No dobra, to jeszcze trochę zbieramy. A, myślałem, że huknę w skałę, na szczęście nie. Blisko to. Nie kazaliby nam w sumie 4 km latać, czekajcie. Najpierw to. Deke thinks you should be proud of... Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a man to go. Deke will be waiting for your return. O więcej, czy co, czy mam czekać? A no przecież zapomniałem, że można w sumie czas przyspieszyć. To. Tak. No i jest noc i super. Leviosa nie będę używać. To wy, a myślałem, że to kusownicy. Czy ty jesteś nieuchwytna? Chyba nie. A, ty szybki jesteś. Chodź tu. Skowany. Dobra. Niedocenienie wroga to największy błąd, więc robimy jeszcze raz. Nawet jak coś jest niepozorne, to po prostu wziąć i... Dlaczego ci nie uwierzy? Uratowałem zwierzętka, no. A daj, jestem ciekawy, czy ja mogę go zastrzelić. Okej. Najwyżej będę mieć jednego na sumieniu. Nie, jest zaklęcie otworny. A dobra, jeszcze jednego. Jest Confringo odporny, nie no. Dostał co ognia i nic. Dobra. Powrót do smyka. Siema, jeszcze coś? Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right.
Deke will meet you back in the room. Czyli mnie nie przeteleportujesz. Nie możesz mnie przeteleportować, po prostu nie możesz. Czekaj. Tu jest jakiś jelonek. A ja mogę mieć jelonka? Ale ja chcę jelonka. Kurde, nie mogę mieć jelonka. To muszę cię jelonku zgładzić. Nie trafiłem. No nie mogę mieć jelonka, no. Zwykłego, szkoda. Dobra, czekajcie. Nie chcę tego. Zmień mapę. Mogę się tepnąć, proszę? Oczywiście, że się nie tepnę. No to trzeba tradycyjnie. Serio, dobrze, że mamy tą miotłę. Wiecie, co bym kiedyś chciał polecieć do tego gościa, tego cudzysłowi szemranego? Co miał tą miotłę za 5000, to jest niebotyczna suma. Ale jak ona jest serio o wiele lepsza od tej miotły, to będzie to może opłacalne. Ale musiałaby być co najmniej 3 razy szybsza, żeby to było jakkolwiek opłacalne. Ewentualnie to jakiś oszust i stracę pieniądze. Nie mogę oczywiście wylądować na dachu, szkoda. Nic nie widzę. Jest ciemno. O! A to jest zamek, poziom drugi. Wiecie co? To jest serio problem, że ja nic nie widzę. Muszę zlecieć serio na sam dół. Napisałem, że tylko sobie wydłużyłem drogę, ale naprawdę nic nie widzę. Ląduj. I wyślij kompas. Po prostu po pokoju życzeń zrobię dzień, żeby było widno. Ale wiecie co, ja myślę, że w kolejnym odcinku pójdziemy chyba na misję do Sebastianka. Tak dawno go nie widziałem, chcę pójść tam jeszcze. Pomóc mu przynajmniej mogę. Tu? Nie tu. Widzicie, właśnie dlatego to jest jeden wielki labirynt z tego Hogwartu. Jestem ciekawy. Myślałem, że się zbugowałem we framudze. Jestem ciekawy, czy ktokolwiek z, nie wiem, youtuberów albo graczy przeszedł to na 100%, ale nie, że samą grę, tylko powiedzmy pozwiedzał cały faktycznie Hogwart i tak dalej. Jak tak, to podziwiam. Bo to jest ogromne, ale... No. No dobra. A co, mam je wypuścić, tak o? No właśnie. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Tak, jakiś domek? What exactly did you think of? Okej. But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside. O kurde! To jest coś na wzór tego, co miał Newt Scamander. Tak? Tak. Bo on miał całą taką krainę dla tych zwierząt. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort.
Oh, your beast will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. No nie wiem, bo jak zacznę łapać niebezpieczne stworzenia, to może być problemik. Kur... A, przypadkowo kliknąłem. Zwierzęta można ratować w Highlandach. Wszystkie oczywiście dodajemy. Ale fajnie! Kurde. I mamy normalnie całą taką krainę dla tych zwierząt. To mi się podoba. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Ale to pięknie wygląda. I hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Pani... Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade. No właśnie, Kieł i Szpon. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price no. for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Kurde, ale poprawił mi się ten humor bardzo. Dzięki temu, no to nakarmimy oczywiście. Czyli w takim razie resztę zostawiam w torbie, żeby posprzedawać. Chociaż chciałbym szczerze... mieć... jakby po parce. Przepraszam, nie chciałem pufku cię z Confringo uderzyć. O, zbierz futro pufka? A, i za 25 minut mogę z powrotem. I ty sobie jedz? No nie chcę jej bić! Biedna ta. Halo? Dostała z Confringo i żyje normalnie, nie no. Zbierz, super. A ta co ile ma? Też 25 minut? Tak, czyli obstawiam, że każdy z nich ma co 25 minut. A gdzie mój latający przyjaciel? Tu. Ej, dziutku! Stój! Muszę cię nakarmić. No nie chcę go bić z Confringo! Wypuść na wolność? Żadne wypuść na... Mogę nazwy im zmieniać! Ale giga czedersko. Ej, no ale... się dasz nakarmić? Chłopcze? I wyczesać? No. Jestem wybitnym ten, zoologiem, nie? Czy tam magii zoologiem? Strzelam do zwierzaków z Confringo. Ale przynajmniej przeżyły, taki plus. Dobra, dawaj mi pióro. Dzięki. I ten też co 25 minut? Tak. No i super. A jeszcze jedną rzecz, jestem ciekawy. Nie, tu nie mogę latać. Ale widzę, że tutaj mamy... wodę. Będę mieć też jakieś wodne stworzenia może? A i tu mamy to na mapie? Nie mamy tego na mapie. Więc nie wiem, jak to duże jest. I mamy kryształki nawet. Do pozbierania, fajnie. Kurczę, fajnie. Cześć. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials. A i to będzie te urozmaicenia? Making your clothing useful in a variety of ways. Dobra, wszystko jasne. Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Super. To ostatnie zerknięcie na to. Nie no, piękne.
Serio, fajne to, jej. Czyli musimy wziąć wyczarowywujące narzędzia, zaczarowane krosno. Postawmy je tu, gdzie jest miejsce. Tu gdzieś na przykład. Wyczaruj. I super. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Dodaj atrybut do elementu ubrania. Ulepsz element ubrania. Wyposażenie ma domyślnie jedną podstawową statystykę ataku lub obrony. Magiczne materiały mogą zostać użyte na krośnie, by dodać i ulepszyć drugorzędną statystykę lub dodać wyposażenie atrybuty. Wiele małych ulepszeń może znacząco zwiększyć siłę w walce. Nowe zwierzęta można ratować w ich siedliskach lub odblokowywać miejsca. Nowe przepisy na atrybuty, okej. Czyli weźmy sobie, załóżmy... to. Zobacz ulepszenie. Ofensywa 0 na 6. Chcę mieć. Oj, tu już będzie ciekawsze. I tutaj, zobacz atrybut. A, i mogę je po prostu sobie dodać, tak jak chcę. Czyli jak mam pelerynę moją. To jest moja? Nawet nie wiem. Kryte atrybuty zwiększa... Fajne! Dobra, ja na razie to będę zbierał. A, nie, muszę dodać atrybut. Tylko jedno, czy ja dodam to do tego, czego chcę? Moja peleryna nazywa się... Askamitna, okej? Okay? Aksamitna, przepraszam, nie umiem mówić. Czyli to jest to... Zobacz, atrybuty, no to spalenie chyba. Nadaje atrybut. Aj, to tylko jedno to wymaga, okej? Okay. Nie to. Ale fajnie! Kurde, ile byśmy się rzeczy dowiedzieli dzisiaj. Udało mi się. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Mhm. Na razie nie będę szedł tam z tego powodu, że nie mam jeszcze, wiecie, nie mam czasu na zbieranie tego, ale dobra, ja się z wami pożegnam i długi odcinek wyszedł, 43 minuty, ale mam nadzieję, że wam się taki odcinek dłuższy spodobał. No i co, odkryliśmy bardzo dużo, w kolejnym odcinku lecimy dalej za fabułą, ja się z wami pożegnam, do zobaczenia.